prosimy o taki komentarz ogólny do spotkania. No typowy mecz walki, jak już powiedziałem wcześniej, kto zrobi więcej błędów, ten te zawody przegra. W którymś momencie, w drugiej połowie pękliśmy, własne błędy nie pozwoliły nam grać na wyniku równym, tak? Śląsk zaczął odjeżdżać, my te błędy powielaliśmy. Nie realizowaliśmy tych założeń, które zakładaliśmy, obserwowaliśmy Śląsk tydzień temu w Kąprachcicach, wiedzieliśmy, gdzie można coś spróbować, gdzie nie. Do pewnego momentu się to udawało, później niestety własne błędy, troszkę zmęczenie dało znać o sobie. No i wynik wygląda tak, jak wygląda. Z mojej strony to chciałem podziękować na wstępie publiczności, która naprawdę stworzyła tutaj bardzo fajną atmosferę i mój młody zespół, że tak powiem, troszeczkę był stremowany nawet grając u siebie, ale z przebiegu meczu jestem zadowolony, gdyż liczyłem na to, że wcześniej czy później zespół Olimpu no musi pęknąć, bo nie dysponowali ani rzutem z drugiej linii. I nasza taktyka właśnie się opierała na tym, żeby zmusić zawodników z Grodkowa, żeby rzucali z nieprzygotowanych pozycji. Ich cały atak, że tak powiem, był napędzany do środka. Skrzydła nie stały na wysokości zadania, także no, tutaj nasi bramkarze mieli pole do popisu. Z czego jestem rozczarowany, to może popełniliśmy za dużo takich błędów rzutowych z czystych pozycji. Przy lepszej klasie zawodników, nie ujmując tutaj zespołowi z Grodkowa, no będzie nam, było nam... Nie wiem, byłoby nam ogromnie ciężko grać bramka za bramkę. Natomiast w drugiej połowie, tak jak trener powiedział, to był typowy mecz walki. Graliśmy do pewnego momentu, do 15, bodajże 20 minuty, gdzie no, przełamaliśmy wreszcie ten, powiedzmy, niefart w ataku. Zaczęliśmy zdobywać bramki, no i odskoczyliśmy zespołowi. Ale chciałbym tutaj pogratulować trenerowi, tutaj koledze, zawodnikowi, którzy naprawdę stworzyli fajne widowisko, postawili nam fajne warunki, gdzie mogliśmy pokazać handball taki typowy walki. Ale bramkarz był niezły, więc jedyny. Tak, bramkarz Grodkowa stanął na wysokości zadania i parę razy naprawdę z takich pozycji sam na sam, bądź lekko, zawodnicy byli spychani, no postawił ciężkie warunki. Numer zobowiązuje też. Tak. Jedynka w bramce, także... Dopóki mu tam koledzy pomagali, było lepiej, później było troszkę gorzej, no ale to też wynikało, że mówię, ze zmęczenia i w obronie to zaczęło trochę to pękać. No i myślą z nas jakby dobił w tym momencie. Chciałbym zapytać, czy odnośnie kadry jeszcze Śląska Wrocław, czy ona jest zamknięta, czy jacyś nowi zawodnicy jeszcze mogą dojść w tym roku? Czy na dzień dzisiejszy kadra zespołu liczy 18 ludzi, ale to nie jest powiedziane, że to jest ostateczny skład zespołu. Jeszcze to jest dopiero druga kolejka, także wiele się może wydarzyć. Znaczy w głównej mierze opieraliśmy się o zawodników z Wrocławia. Jak Państwo wiecie, kadra zespołu to są przede wszystkim studenci, bądź tak jak Daniel, byli zawodnicy Śląska, którzy chcą pomóc w tej reaktywacji. Zjeżdżają tutaj i schodzą dwie, trzy klasy niżej, żeby pomóc temu młodemu zespołowi w walce o najwyższe cele. Nie, trenerzy już wszystko powiedzieli, a odnośnie jeszcze wracając do meczu, tak jak tutaj trener Folga powiedział, trener zespołu z Grodkowa, nasi zawodnicy przybyli bardzo spięci na ten mecz. Może ta atmosfera, która się tutaj udzieliła, kibice, którzy przyszli licznie, za to też bardzo dziękuję, zrobili taką atmosferę, że nasi zawodnicy praktycznie zostali sparaliżowani w pierwszych 15 minutach. No i opierało się to praktycznie na grze błędów, tak jak trener wspomniał. W drugiej połowie mecz zaczął układać się po naszej myśli, wykorzystywaliśmy kontrataki, no i tak jak już tutaj było wcześniej nadmienione, wykorzystaliśmy jakby fizyczność naszych zawodników i przełamaliśmy obronę z Grodkowa i skończyło się na szczęście wynikiem pozytywnym dla WKS. Tutaj wiele mówiło się właśnie o tych kibicach, już padło słów. Także szczerze mówiąc liczyliśmy na to, że właśnie sparaliżowanie zostaną przede wszystkim ci młodzi zawodnicy z Oleśnicy. To się częściowo udało na początku, później zaczęli, że tak powiem, kolokwialnie ogarniać atmosferę.
Mecz walki, tak, to już wszystko padło. Świetna publiczność, naprawdę bardzo dobrze przygotowane zawody. Tutaj duże brawa dla organizatorów. Sama gra wyglądała, no mieliśmy siły walczyć do tej 50 minuty, później zaczęły się, no po prostu zabrakło nam argumentów w ataku. Tutaj lewa, prawa strona, to musiało, ktoś musiał w końcu pociągnąć, to nie, tak się nie stało. Trenerskie założenie tutaj zostały zrealizowane, nasze częściowo też. Dużo się nauczyliśmy, można było fajnie popatrzeć, dużo walki w obronie, także wszystko. Początek na wysokim poziomie. Początek był dobry, do połowy też było dobrze, jedna bramka różnicy. Tak, tutaj jeszcze były siły, to było widać. Później Ślązacy pogonili nas kontrą i to w pierwszej części jeszcze to jakoś neutralizowaliśmy. Później już było, po prostu nie było siły, nie było siły do powrotu. Demotywujące rzuty, takie odpały. No i szkoda, wynik trochę się zwiększył, co nie oddaje tej walki na boisku, ale wszystko słowa uznania. Dokładnie, tutaj jak kolega wspomniał, wynik bodajże 9-10 bramek. 10 bramek, 10 bramek nie odzwierciedla poziomu tego spotkania, gdyż jak Państwo widzieliście, wynik oscylował około remisu do 50 minuty. Także no jeszcze raz. Chwała. Taka atmosfera była, że miło, nikt nie wspomniał o sędziowaniu, a było tak sobie. No. Także to bardzo fajnie, to bardzo fajnie. Znaczy ja jestem nauczony doświadczeniem, ja nigdy nie oceniam pracy sędziów i dokładnie. No, ja również, zwłaszcza po meczu. Zawody się odbyły, także no, wynik poszedł w świat. Jeszcze jakieś pytania? Wszystko. Do ciebie. Dziękujemy bardzo za mecz. Rewelacja. Ja chciałbym powiedzieć, że mi się podobał ten zawodnik z czwórką. O. Bardzo zdolny zawodnik, młody, bardzo zdolny, obiecujący. Z czwórką, tak? Celek. A Celek, Grzegorz. No Grzesiu Celek, to jeżeli tam uronie rąbka tajemnicy, no dopiero był chory po ostatnim meczu, także dołączył do treningów dopiero w czwartek, także dzisiaj może nie był w pełni przygotowany do grania, no, ale... Grzesiu, dwie bramki chyba życie. Przekażę. To co, wszystko? Wszystko. Dziękujemy. Dziękujemy również. Jeszcze raz dziękuję bardzo.